Szukasz najlepszych kosmetyków do włosów? Znajdziesz je w moim sklepie na napięknewłosy.pl. Hej, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Włosomaniaczka poleca, czyli produkty, które w ostatnim czasie jakoś super mi się sprawdziły, albo są takimi perełkami nawet sprzed paru lat, które pomyślałam, że warto by było wskrzesić. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mam dla Was 5, a w zasadzie trochę 6 takich produktów i partnerami dzisiejszego odcinka są dwie wspaniałe polskie firmy, Kosmetyki Dla, to jest pierwsza firma, a druga to Mavavo. Myślę, że doskonale kojarzycie już te firmy z mojego kanału, ponieważ bardzo często korzystam z produktów tych firm, a o tym produkcie już nawet był oddzielny film. Czy o tym był, nie pamiętam, ale na pewno już Wam tutaj opowiadałam o tej oczyszczająco-nawilżającej masce do skóry głowy, więc słuchajcie, nie przedłużamy, lecimy z polecajkami. No właśnie, o chillowej ziołowcierce, jak ja to mówię, wychillowanej wcierce Kosmetyki Dla, mogliście już słyszeć w moim filmie Najlepszy sposób na porost włosów za darmo. Zacznijmy od tego, jaki to jest w ogóle ten najtańszy, czyli bezpłatny, darmowy sposób na porost włosów. Oczywiście jest to masaż skóry głowy. No a właśnie ta chillowa ziołowcierka jest genialna jako taki jeszcze wspomagacz porostu i też uprzyjemniacz, ułatwiacz takiego właśnie masażu. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj mamy super duet chili i kozieradka i jest to wszystko na bazie olejowym. Jest to olej słonecznikowy, ale jest też olej z ogórecznika, który bardzo fajnie uelastyczniająco działa na skórę głowy. Jeśli chodzi o zastosowanie, ja osobiście używam raz w tygodniu, czasem trochę rzadziej, po prostu mam jeszcze inne produkty, które używam w ten sposób, a gdybym miała tylko chillową ziołowcierkę, to stosowałabym po prostu raz w tygodniu w ramach takiego włosowego spa, no bo tutaj nie ukrywajmy, włosing jest trochę dłuższy z tym produktem. Nakładamy 30 minut przed myciem na skórę głowy, wykonujemy bardzo dokładny, delikatny, ale metodyczny masaż opuszkami palców, pozostawiamy na 30 minut, a później myjemy głowę. Oczywiście tutaj możemy sobie zemulgować przed myciem odżywką, a później domyć szamponem i nawet dzisiaj w odcinku pojawi się taka odżywka, która myślę, że super by się do tego celu sprawdziła. No i to 30 minut daje czas chillowej ziołowcierce do podziałania. No i oczywiście wiadomo, chili i kozieradka to są takie hiciory wszechczasów, jeśli chodzi o porost włosów, więc spokojnie po jakimś czasie regularnego stosowania, myślę, że po jednym, po dwóch miesiącach spokojnie będziecie mogli zaobserwować fajne efekty. No i dodam jeszcze, że chili zawarta w chili kapsaicyna jest udokumentowanym naukowo składnikiem na porost włosów, no i też w badaniach bywa porównywana z minoksydylem, czyli z tym składnikiem, który jest w tych wszystkich preparatach na łysienie. Oczywiście tutaj nie mówię, że to jest ta sama substancja, ale po prostu często jako podobnie skuteczne są umieszczane w badaniach. No i też jest parę badań, gdzie połączenie minoksydylu z kapsaicyną dawało super efekty. Więc no tutaj coś w tym zdecydowanie jest. I jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, jak wygląda ta chillowa ziołowcierka. Jest to taki przepiękny olejowy produkt. No i dzięki temu, że jest to forma olejowa, mamy tutaj, słuchajcie, 45 gramów produktu, a wystarcza na bardzo, bardzo długo. Jest to mega wydajny produkt i dosłownie kilka pompeczek na całą skórę głowy w zupełności wystarczy. Po tej chillowej ziołowcierce możecie czuć lekkie mrowienie na skórze głowy, takie lekkie, nawet nie pieczenie, ale takie rozgrzanie. No to jest oczywiście naturalne, ponieważ mamy tutaj ekstrakt z chili, więc nie przerażajcie się. A jeśli chodzi o całą markę Kosmetyki Dla, no to znajdziecie w tej marce bardzo dużo fajnych produktów do włosów. Na przykład szampony, włosomyjki, to jest hicior. One po prostu też patrząc na przykład po napiękne, jak to się sprzedaje, no to idą jak woda. Jest koperkowa, rozmarynowa, kończynkowa, włosomyjka. Mamy też włosomyjki w kostce, więc słuchajcie, jest naprawdę spora gama
produktów. Jeśli chodzi o zmywanie na przykład chillowej ziołowcierki, to spokojnie możecie albo zemulgować odżywką, albo od razu na przykład lecieć właśnie też z jakimś szamponem z gamy kosmetyki dla. No i myślę, że też fantastycznie to wszystko się domyje i też dodatkowo będziecie mieć być może podbite działanie, no bo w tych włosomyjkach też jest masa ziołowych ekstraktów. Okej, kolejny produkt z Hiciorów to jest z Mavavo oczyszczająca, nawilżająca maska do skóry głowy, która też już się tutaj przewijała na kanale. Zostało mi dosłownie tyle. Stosuję ją przede wszystkim po farbowaniu, czy też kiedy czuję, że mam jakikolwiek dyskomfort na skórze głowy. Czy to jakieś przesuszenie, czy to jakieś takie napięcie, takie uczucie ściągniętej skóry głowy. Ta maska to jest po prostu wybawienie w takich sytuacjach. Jeśli chodzi w ogóle o skład i o wygląd, to jest to taki żelek. Bardzo przyjemny, bardzo taki gładziutki, jedwabisty. I w zapachu to jest taki słodki melon, więc też doznania zapachowe pierwsza klasa. Powiem Wam, że jak właśnie tak się zakręci, to troszeczkę się pieni ten produkt, ale jak nakładacie sobie na przykład na zwilżoną skórę głowy przed myciem, to dzięki temu o wiele lepiej się ten żelek rozprowadza. Tutaj w instrukcji Mavavo zaleca używanie na suchą skórę głowy, ale wiecie, myślę, że to też można jakoś tak lekko nagiąć i dopasować do swoich preferencji. Podobnie zresztą z olejowaniem skóry głowy, słuchajcie. Też można olejować na mokro, tylko no po prostu wtedy trzeba zawinąć włosy w jakiś taki turban, kokonik, czy też dać sobie olej też na przykład na resztę włosów, czy dać folię, jakiś czepek, żeby to się po prostu trzymało, żeby Wam ta woda nie kapała. Tak więc ja tutaj bym była otwarta na naginanie ewentualnie tego, czy na mokro, czy na sucho. Nie naginałabym tego przy peelingach jedynie, bo wtedy mamy o wiele intensywniejsze działanie, więc nie chciałabym, żeby ktoś sobie na przykład za mocno spilingował skórę głowy, więc wtedy się usłuchamy instrukcji. A tutaj przy tej masce, no zdecydowanie jak po farbowaniu, to słuchajcie, ja zmywam farbę z włosów i później daję tę maskę, więc wtedy no, nie wyobrażam sobie suszyć pomiędzy jeszcze włosów, no logiczne. Ale w takim standardowym użyciu przed myciem dajemy na suchą skórę głowy. Jeśli chodzi tutaj o składniki aktywne, no to mamy przede wszystkim jako bazę roślinny kolagen. Mamy ekstrakt z liści kamelii japońskiej, czyli takie działanie, wiecie, kojące, trochę antyoksydacyjne na skórze głowy. Mamy beta-glukan z owsa, czyli totalny hit na kojenie skóry głowy. Uwielbiam po prostu stosować takie owsiane różne surowce. One są zazwyczaj bardzo wysokiej jakości i zazwyczaj mają właśnie taki potencjał kojący, jak mało jaki surowiec, jaki znam. Więc świetny dobór składników tutaj dla Mavavo, naprawdę, naprawdę szacunek. No i prebiotyki. Cały w ogóle skład jest taki żelkowy z uwagi na zawartość gumy ksantanowej. Tutaj mamy jeszcze gumę z akacji senegalskiej, więc jest to po prostu taki lekki żelek, więc idealnie dla osób, które z kolei unikają olejowania skóry głowy, które unikają w ogóle nakładania czegokolwiek obciążającego na skórę głowy, bo mam wrażenie, że ta maska zastosowana przed myciem wpływa na to, że po myciu skóra głowy dłużej zachowuje świeżość i też włosy są bardziej uniesione u nasady. Słuchajcie, myślę, że warto sprawdzić, jeśli macie tego typu problem, bo nawet jeśli tego problemu Wam nie rozwiąże, to tak czy siak korzystnie podziała Wam ten produkt na nawilżenie skóry głowy, a pamiętajcie, że nawilżona, odżywiona skóra głowy to jest oczywiście lepszy porost włosów. Więc to nie tylko tak, że stosujemy produkty typowo na porost, żeby zapuszczać włosy, ale też produkty, które po prostu poprawiają ogólny stan skóry głowy. No już nie mówiąc o sytuacjach, kiedy po prostu macie suchą skórę głowy skłonną do takiego delikatnego płatkowania się, nie mówię tutaj o łupieżu, tylko o takim łuszczeniu się z przesuszenia, wtedy też idealnie, no jeśli macie tendencję do uczucia tego właśnie ściągnięcia, co mi się czasem zdarza, wtedy mam rozwiązanie. Tak więc
maska z Mavavo nawilżająca. Naprawdę w kategorii produkty do skóry głowy nie dość, że bardzo innowacyjny produkt, to jeszcze faktycznie skuteczny. Kolejna polecajka, to jest, słuchajcie, tak głupio pokazana, ale chciałam Wam pokazać, że po prostu mamy na napięknewłosy.pl fajny zestaw z Orientany i w tym zestawie Zdrowe i Piękne Włosy mamy, co następuje. I tutaj są nieodpakowane te produkty. Pomimo tego, że ja mam odpakowaną tę jedną wcierkę w domu, to po prostu chciałam Wam pokazać ten zestaw. Jest to wcierka, naturalny tonik ajurwedyjski do włosów z Orientany. To jest klasyk od lat. Jedna z pierwszych wcierek bez alkoholu w Polsce, jaka była w ogóle dostępna, więc mega sentyment. Składowo to jest wcierka oparta na wodzie, dalej jest aloes, ekstrakt z amli, ekstrakt z nim, jest też kozieradka, jest też eklipta, jest parę innych roślin, jest też mąkrota azjatycka, chociażby bogactwo po prostu składników. Ekstrakt z henny, ekstrakt z arniki górskiej, słuchajcie, jak coś pomina, to przepraszam, rozmaryn, a z takich dodatkowo działających składników aktywnych kamfora i mentol. Więc tak jak w przypadku chillowej ziołowcierki możecie mieć leciutkie uczucie rozgrzania, tak tutaj możecie mieć lekkie uczucie schłodzenia i też może być tak, słuchajcie, że za pierwszym razem ono będzie, a później ono zaniknie. To jest też w pełni normalne. Ja używam tej wcierki, tej oczywiście, którą mam w drugim mieszkaniu, nie tutaj, do grzywki, czyli po myciu grzywki codziennie rano stosuję i słuchajcie, no też widać, że ta grzywka z odcinka na odcinek jest dłuższa. Już ją wręcz mogę zakładać za ucho, tylko jest wtedy problem, bo jak cały czas sobie tak robię, to ona zaczyna nie wyglądać zbyt dobrze, więc jeszcze potrzebuję odrobinę, żeby ją założyć za ucho i żeby już był spokój, a nie, że o, wychodzi mi tutaj jakiś kawałek, więc jeszcze ją podpinam, tak jak sobie zazwyczaj po prostu chodzę. No ale wcierka z Orientany, no i oczywiście produkt, który w poprzednim odcinku był też wymieniany, Tricholotion z Bandi, to jest poprzedni odcinek Włosomaniaczka poleca, też mi się na pewno tutaj przykłada do tego grzywkowego, no powiedziałabym, że sukcesu, słuchajcie. Wy najlepiej po prostu tutaj możecie śledzić ten porost grzywki i sami ocencie, czy ona szybko rośnie. Moim zdaniem bardzo szybko. I słuchajcie, dlaczego Wam ten zestaw polecam? Bo jeszcze dodatkowo, oprócz tej wcierki, macie, słuchajcie, olej do skóry głowy. I tutaj w tym odcinku go Wam pokazuję, gdybyście po prostu z jakiejś przyczyny nie chcieli rozgrzewającego oleju takiego typowo na porost, tylko bardziej taki może i stymulujący, i trochę kojący, taki trochę bardziej uniwersalny produkt, nietypowo nastawiony na porost. Właśnie na przykład z wąkrotą azjatycką, która fantastycznie uelastycznia skórę głowy. I to jest, słuchajcie, ajurwedyjska terapia. Bardzo taki typowo orientalny zapach, taki właśnie kojarzący się zdecydowanie z kosmetykami z Indii, więc jeśli ktoś lubi takie klimaty, no to zdecydowanie ten olej będzie dla Was. No i fajnie jest właśnie wybrać sobie w tym zestawie, bo wtedy macie za 50 zł taki zestaw, a ten olej oczywiście jest też bardzo wydajny, jak to z olejowymi wcierkami bywa. Tutaj jeszcze wrócę właśnie na chwilę do zapachu. Ten zapach jest bardzo ziołowy, trochę pachnie mi takim lekkim siankiem, ale absolutnie no właśnie nie jest to taka rosolasta kozieradka typowa, więc bez obaw myślę, że nawet dość wrażliwe nosy tutaj nie będą miały problemu. Kolejny produkt, tak jak Wam mówiłam, coś do emulgowania potencjalnego chillowej ziołowcierki mam w zanadrzu. Jest to z Gosha odżywka Pump Up The Volume, czyli odżywka nadająca objętość. Zawiera proteiny pszeniczne i też w składzie ma masło shea. Jest to generalnie pechówka, dość lekka. U wielu osób sprawdza się do skóry głowy. I właśnie dlatego ją tutaj umieściłam, bo myślę, że zdecydowanie w takim duecie zemulgowanie takim goszem, później jakieś tam myczko, wiecie, i tyle, da Wam po pierwsze fajne odbicie u nasady, nawet po tym jak zrobiliście olejowanie, bo u niektórych osób to może powodować taki lekki przyklap. No ale jak zemulgujecie takim produktem, to myślę, że absolutnie nie ma takiej opcji.
Oprócz tego, tutaj jest bardzo neutralny zapach, wręcz bym rzekła taki stereotypowo męski, więc jeśli ktoś lubi no, takie nieprzesłodzone zapachy, takie bardziej no, po prostu uniseksowe, to myślę, że gosze w ogóle są w tym mocne, bo oprócz tego wersja makadamia i wersja argan oil, one też pachną tak właśnie bardzo neutralnie. No i jest to też taka trochę zwykła odżywka, więc jeśli nie macie pomysłu na jakiś bardzo wymyślny włosnik, no to po prostu chwytajcie za Pump Up the Volume i naprawdę Good Hair Day, myślę, że tutaj macie murowany. No i te odżywki są właśnie też wyprodukowane w Danii, więc myślę, że jeśli ktoś darzy zaufaniem skandynawskie produkty, no to też jest to jakiś argument za w ogóle całą marką Gosh. No i słuchajcie, ostatni produkt, który muszę Wam pokazać w akcji, to jest Nim. Miodla indyjska. W zasadzie obojętnie jakiej firmy to będzie Nim, ważne, żeby to był Nim w proszku. I ja wybrałam tutaj z pola henny. Słuchajcie, Nim, czyli miodla indyjska, to jest taki naturalny środek antybakteryjny, przeciwgrzybiczy. Tradycyjnie w Indiach, w Pakistanie używa się nawet do tępienia, do odstraszania wszy. Więc no, myślę, że tutaj jest moc natury. A z takich ciekawostek, bo może jeszcze ktoś nie wie, to Nim bywa używany jako naturalny pestycyd, czyli środek do odstraszania szkodników w uprawach, na polach. I tutaj to jest za sprawą składnika azadirachtyna, zawsze mam problem z wymówieniem tej nazwy, który no właśnie można wyekstrahować z Nim, jest zawarty w Nim azadirachtyna, właśnie ma takie działanie odstraszające na insekty. No tutaj to się pięknie łączy z tą historią z wszami, a generalnie po co stosujemy Nim i jak? W formie maseczki na skórę głowy na 20 minut po myciu. Najpierw się myje głowę szamponem, później na mokrą skórę głowy nakładamy właśnie taką papkę z proszku z Nim oraz wody. Trzymamy 20 minut i zmywamy i później już nie musimy myć szamponem. Stosuje się to celem ograniczenia przetłuszczania, wyregulowania działania skóry głowy. Jeśli sobie pomasujecie trochę, to jeszcze dodatkowo macie taki leciutki peeling mechaniczny, no ale to są drobinki, to są sproszkowane liście, więc to nie jest jakieś absolutnie mocne tarcie. Więc przede wszystkim polecam dla osób z przetłuszczaniem. Owszem, jest to działanie jakieś przeciwłupieżowe, ale jeśli macie poważny problem z łupieżem, to oczywiście lepiej się najpierw skonsultować z dermatologiem. Dobra, i słuchajcie, z tego co widzę, to jest to wszystko. Czyli podsumowując, mamy coś na porost, czyli olej chillowa ziołowcierka z kosmetyki dla. Mamy coś kojącego do skóry głowy, czyli oczyszczająco nawilżająca maska do skóry głowy z Mavavo. Mamy znów coś na porost, czyli wcierka z orientany i też olej z orientany w fajnym zestawie z dobrą ceną. Mamy odżywkę, pechówka z Gosha oraz na koniec DIY, czyli Nim. Czyli znów mamy cały przekrój rzeczy, które można stosować do włosów, które no oczywiście u mnie się sprawdziły. Mam nadzieję, że i u Was się sprawdzą. Koniecznie dajcie znać, czy stosowaliście coś z tych produktów. Ciekawi mnie też, kto się odważy na eksperyment z maską z Nim do skóry głowy. Ona nie zabarwi, więc tutaj bez obaw, na zielono, chociaż wygląda może trochę przerażająco, więc polecam i też nie musicie mieć dużego problemu ze skórą głowy, żeby sobie taką maseczkę wypróbować. Jeszcze tak dodam, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Wciąż za mało włosowej wiedzy? Znajdziesz wszystko w mojej książce na empik.com.